Po rebelii Prigożyna rosyjski rubel ciągnie ku rekordowemu dnu. Wyłączając chwilowy szok po wybuchu wojny, w którego wyniku rubel natychmiast się załamał, a potem dzięki silnej ingerencji centralnej się umocnił, dzisiaj rosyjska waluta jest najsłabsza w swojej całej najnowszej historii istnienia. Trwa masowy drenaż zasobów umysłowych kraju. Według The Moscow Times w zeszłym roku Rosję opuściło 1 300 000 młodych, często najlepiej wyszkolonych ludzi. Ten fakt, wsparty przymusowym lub nie, wcielaniem do wojska, prowadzi do załamania rynku pracy. Są 2 wolne wakaty na każdego pracownika. Według Goldman Sachs to obecnie największa bolączka rosyjskiej gospodarki. Z tego powodu niektórzy uważają, że Kreml, nawet gdyby chciał, nie jest w stanie przeprowadzać kolejnych fal mobilizacji.